Strażnicy osiedlowe to nowy roboczy projekt przygotowany przez Straż Miejską w Szczecinie. Polega on na tym, że część strażników miejskich przypisana będzie nie całemu miastu, a określonym osiedlom i to na nich będą spoczywać obowiązki. Inicjatywa ma przybliżyć strażników do problemów mieszkańców. Plan powołania strażnika osiedlowego, tak nazywamy to roboczo, istnieje już od dobrych kilku lat. Był wpisany w strategię rozwoju Straży Miejskiej, przyjęty zresztą uchwałą radnych, zatem to jest nic nowego. Brakowało nam tylko ciągle środków w postaci strażników, większej liczby osób, żeby móc taki plan wprowadzić w życie. Projekt rozpoczął działanie roboczo na jednej z dzielnic Szczecina. Dzięki niemu strażnik miejski bardziej utożsamia się z terenem, na którym pracuje. Może wnikliwiej analizować problemy lokalnej społeczności, a przez co być skuteczniejszy w pomaganiu mieszkańcom. Strażnicy miejscy chcą obalić stereotyp, że są w Szczecinie tylko od wypisywania mandatów za złe parkowanie. Strażnicy są przypisani niejako do rad osiedlowych, mają być współgospodarzami na takich terenach, mają przede wszystkim mieć indywidualną odpowiedzialność za wyznaczony sobie rejon. Nie będzie tutaj takich działań rozproszonych, to znaczy podejmowanie działań i bieganie z jednego końca osiedla na drugie. Pilnowanie porządku, opieka nad młodzieżą, odpowiedzialność za teren, który znajduje się pod opieką. Jakie obowiązki będą jeszcze należeć do strażników osiedlowych? Strażnik ma wiedzieć, w którym punkcie gromadzi się na przykład młodzież i spożywa alkohol, gdzie mieszkańcy zgłaszają problemy na przykład z wywożeniem śmieci, tworzeniem się dzikich wysypisk, gdzie musi zaglądać częściej, na co mogą liczyć mieszkańcy z jego strony. To ma być taka osoba, do której właśnie mieszkańcy nie będą się bali podejść, tylko będą zgłaszali mu swoje problemy. Zwiększona aktywność Straży Miejskiej w Szczecinie jest w ostatnim czasie widoczna. Może to kwestia sezonu wiosennego, a może próby pokazania, że Straż Miejska w Szczecinie jest potrzebna. Ostatnie miesiące to dyskusja na temat tego, czy instytucja powinna zostać zlikwidowana. Najbardziej domaga się tego Stowarzyszenie Koliber oraz Ruch Palikota. Organizacje postanowiły współpracować. Porozumienie jednak nie trwało długo. Ruch Palikota wywinął nam, mówiąc kolokwialnie, numer. Okazało się, że właściwie akcja jest czysto pod publiczkę. Ruch Palikota robi to czysto pod publiczkę. Podejrzewamy, że jest to jedynie szybki rozpęd przed kampanią wyborczą. No, my nie chcemy brać udziału w akcji, która nie będzie skuteczna, która nie będzie dążyła do likwidacji Straży Miejskiej. Z przedstawicielem Ruchu Palikota spotkać nam się nie udało. Partia mówi, że akcja zbierania podpisów za likwidacją Straży Miejskiej została zawieszona z przyczyn formalnych. Cóż, organizacje się kłócą, a Straż Miejska dalej wykonuje swoje obowiązki.